witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Chcemy odwiedzić Pompeję, także póki co zbieramy siły. Tak, w taki sposób właśnie. Tak, ta pizza nam bardzo pomaga w zbieraniu tych sił. Good pizza! It smells really, really nice. If you want the best pizza, you coming in this here? Restaurant. Oh, okay. Idzie lecz leć party. And the best people here. Thank you. Idzie lecz leć party. The best pizza. He is the chef man, pizza man. Really nice. He is pizza man. It's a superman. Superman. Thank you. Thanks. Oto oficjalnie nasza pierwsza marinara, czyli taka margherita z czosnkiem, coś w tym stylu. Zaraz będziemy degustować, znaczy posilać się. No i takie powitanie, proszę Państwa. Pizza przepyszna, jeszcze w takim towarzystwie, smakuje bosko. Mówiliśmy o tym, że introwertycy mają tutaj koszmar. Ale ja już chyba przestaję być introwertykiem tutaj. Pizza, holy cow, jestem nadal. Jesteśmy w Ercolano, startujemy właśnie stąd. Jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć, jak dotrzeć do Pompejów z Neapolu, to wystarczy odpalić poprzedni nasz odcinek z Wezuwiusza, bo właśnie na Wezuwiusza też się dostaliśmy kolejką. Taką magiczną kartą, o której opowiadaliśmy poprzednio. Która się nazywa Artycard. Tak jest. I właśnie teraz jakby jedziemy w tę podróż dalej, bo już tutaj wysiadaliśmy, a teraz jedziemy jeszcze kilka stacji dalej. I na tą kartę jeszcze mamy dwa darmowe wejścia do muzeów. Także Pompeje też się liczą. Siedliśmy tutaj, a jedziemy sobie pompejskami. Tu wysiądziemy. Ta kolejka kojarzy mi się z trójmiejską SKM-ką. I tutaj taką, znaczy w zasadzie metro to jest naziemne w większości, nie? My wsiadaliśmy tylko pod ziemią w Neapolu, a ogólnie to tak na górze, także widoki też są przepiękne. I coś jeszcze chciałam dodać, ach, że poruszamy się niebieską linią w stronę Sorrento z Neapolu. Tuż obok kolejki znaleźliśmy wejście, prawdopodobnie do tej historycznej części Pompejów. Zaraz się dowiemy wszystkiego. Ojej, no tak, to na pewno jesteśmy na miejscu. Zgadza się. Ale tu jest, zapytam. Co? Would you like to change for the tickets? This is our first museum on this card. Thank you. Thank you very much. Tak więc oficjalnie potwierdzam, jak sobie wejdziecie tutaj i macie wykupioną Artycard, to można tutaj się ustawić w tej czerwonej kolejce i wymienić ją na bilecik. A moja urocza hostessa jest zajęta, więc pomogę. Oh yeah, taki bilecik. Przy wejściu znaleźliśmy też wodę pitną, mamy butelkę filtrującą, akurat ten filtr teraz nie jest potrzebny nawet, ale napełnimy, żeby mieć siłę. Iść dalej. Na mapce jesteśmy tutaj, tu jest wejście, także od razu zobaczymy to, na czym najbardziej mi zależało chyba na tej części. No w sensie dobra, takie największe wrażenie na mnie zrobiło, jak tak sobie oglądałam. A i wyjście jest z innej strony, więc możemy, patrz, możemy przejść przez całe Pompeje i sobie wrócić inną stroną, nie musimy wracać, więc spoko. O kurczę, ja myślałam, że to będą fragmenty, szczerze mówiąc, a tutaj jak tak zajrzeć, ja już widziałem, ile warstw. Ja właśnie tak... Jestem obeznany z tymi Pompejami. No to będziesz nas oprowadzać. Dobrze, to ja już od razu mogę powiedzieć pierwszą ciekawostkę, bo tutaj znaleziono, bo nie wszyscy uciekali, tę część bogatych i tak dalej od razu pouciekała, jak tam było, wiadomo, że... Tak, bo było już ostrzeżenie, wybuchnie, to tak. Ale część chciała też odbudować miasto i zarówno bogatych, i tych biedniejszych. Poza tym szabrownicy też... Przepraszam! No tak. To jest ważne. Tak, świnkszy. Wracamy. I szabrownicy też tutaj przybyli, no bo wiadomo, jak ludzie pouciekali, no to jest pełno majątku pozostawionego, żeby grabić. No i właśnie, tu ludzie uciekali w popłochu, bo tu wszystko wybuchało. I część się chowała na przykład w piwnicach, w takich tu powiedzmy katakumbach ze skarbami swoimi i tak dalej. I odnaleziono tu pewne szkielety, które tak długo leżały ze szmaragdami, że są zielone. Normalnie ojej, szmaragd wtopił się w szkielet tych osób, bardzo bogatych.
No i odnaleźli jakieś tam, nazywali je Zielono Dama, coś takiego. Wow. No i generalnie to wszystko tak się ładnie zachowało, bo było przykryte tym pyłem wulkanicznym. Nie idzie nam coś, powiem ci. Ja chciałem powiedzieć, że to była taka ekskluzywna willa czasowa, powiedzmy, tak, dla miejscowość wypoczynkowa. Ludzi. No i w ogóle jeszcze powiedzmy o jakichś czasach mówimy. Wybuch wulkanu nastąpił Wezuwiusza 79 czy 8? 79 w sierpniu, chyba 24. Także są to początki naszej ery. A u nas, zobaczcie, to takie wielkie mury, kondygnacje i tak dalej, a u nas 1000 lat później biskupin. Słoma i trzciny. A może biskupin też był taki okazały i murowany, ale po prostu ten nie było wulkanu, który by to pokrył i nie wytrzymało może. Przed chwilą Rafał zszedł z krawężnika i się rozejrzał, czy nic nie jedzie. Bo tu jakiś powóz mógł mnie potrącić albo koń. No tak, jakby jakiś koń jechał. Jakiś Rzymianin. Prędzej jakiś pompon chyba. Idziemy tutaj? Tutaj w ogóle tutaj. To jest nie, że jakaś tam wystawa, nie coś, tylko to jest miasto i to jest ogromne. Całe miasto. I ja nie wiem, jak my się zdążymy. Do 19.30 dzisiaj jest czynne. Warto sobie sprawdzić też godzinę otwarcia, bo to się różni w zależności od dnia tygodnia. Zobaczcie, ten centar to jest pogłówek tak zwany. Ojej, czegoś mu brakuje, ale i tak się uchował nieźle. No i jakby on tam jechał? Dobrze, że się rozejrzałeś. Niby ma cztery nogi, ale tylko pogłówek. Nie potrafię oddać ogromu tego zabytku. Serio, bo to jest naprawdę całe miasto zachowane. No jak widać tutaj szkody, wiadomo, że są, ale w takim stanie tyle czasu, 2000 lat się utrzymać. Naprawdę niesamowite. Mój Boże, to jest moja ukochana rzeźba, którą widziałem już w przewodniku. Ulubiona rzeźba w Pompeji. Słuchajcie, no teraz to wygląda tak jakby zastyk dość w dziwnej pozie, ale to jest Apollo i on tu trzymał łuk jeszcze tak w czasach swojej świetności. Ktoś mu zwinął łuk po prostu. Jak nie przypilnował. Apollo za stopę to dostanę 1 000 000 lat szczęścia czy 1000 złotych grzywny? To strzelisz z łuku w sam środek tarczy. Tak to będzie, zobacz. Jesteśmy na środku placu, obracamy. Właściwie chyba jednego z placów. My, no ja za bardzo się nie przygotowałam, Rafał dużo oglądał, czytał, ale tak logistycznie, gdzie co jest. Ojej! W takich amforach sprzedawali olej, wino, wszystko. Wow, nawet takie rzeczy drobne się zachowały. Zrobiliśmy takie kółeczko. A, no i chodzi o to, że nie zwiedzamy bez mapy. Więc tak sobie spacerujemy po prostu. Oglądaliśmy tylko jakieś tam filmiki. Tak jest. I teraz chyba tam, nie? Się kierujemy. No to ruszamy dalej. Poszukujemy teatru. Bo Ada się uparła, że teatr jest tutaj najważniejszy. Tak, bo Ada, zawsze u Ady na pierwszym miejscu sztuka. Na drugim pizza. Wiesz, taki pizza. Witajcie w kolejnym odcinku Waszego Życia. Ej, sprawdzę. Ale tu się niesie ten głos. A co mam zaśpiewać? Cokolwiek. Sole mio. Zaśpiewać, a nie zabyć. Wlaskowe kwiatło, ładna ta piosenka, niedługa. Super, słuchaj. Zajmiemy sobie miejsce.
ostatni rzut oka na amfiteatr, lecimy dalej. Na scenie występuje się wspaniale. Też byłam. Polecam. Chyba, że jesteś gladiatorem, to tak się... A nie, to nie, to już darujmy. Tu trzeba uważać, bo śpiący policjant tu jest. To jest tak zwana zebra. Kiedyś tu leżała prawdziwa zebra, to potem zrobi jej kamienie. Też jestem trochę śpiąca, ale kawiarni nie ma. No właśnie. A i czaisz? Tu jacyś tacy piraci drogowi na takich koniach, wiesz, powozy tu szargali, a tutaj nie mogą, bo trzeba się zatrzymać. To trzeba zwolnić, ustąp, pierwsze. Tak. No dobra, chyba to jest wystarczające miejsce na dobre zdjęcie. Może być. Tak, ewentualnie. Czas nam się kończy, więc jeżeli będziecie tutaj przyjeżdżać i będziecie mieć możliwość więcej tutaj zarezerwować sobie czasu, to myślę, że warto, bo naprawdę wtedy na spokojnie można przejść wszystkie obiekty najciekawsze. My na pewno wszystkich nie odhaczymy, ale myślę, że takie najważniejsze albo takie, które najbardziej nas zainteresują, no to ten czas możemy poświęcić. Ale właśnie liczyliśmy się z tym, przyjeżdżając tutaj, że to już takie godziny, ostatni czas dzisiaj. Tak, przed zamknięciem. I zwiedzamy. I jest dużo chodzenia, także przygotujcie też dobre buty. A propos chodzenia, proszę Państwa, dzisiaj 18 255 kroków, a to jest swoją drogą bransoletka z Wezuwiusza. Wiecie co? Chyba się trochę zgubiliśmy w tych Pompejach już. Już była syrena, że pora wychodzić. Nie wiem. No, albo że wulkan wybucha. Także zmierzamy gdzieś do wyjścia. Bo chcemy innym wyjściem wyjść, dlatego tak. Trudno się zorientować. A jest na mostkach niby spoko. Bardzo daleko do tego tak. Wyjścia. Tyle bo w ogóle rodzinę, to jest tak ogromny obszar. Ja myślałem, że Pompeje to jest 5 budynków. Nie, to jest naprawdę miasto. A to jest ogromne i to miasto. Nie jest jakieś miasteczko. O, ale widok! Tu widok ładny, a tam jeszcze dobra, ładniejszy. Tak. Widok, ale tam jest ogrodzone, bo raz przyszliśmy, tam też jest ogrodzone, widzisz? Dobra, poczekaj. Na amfiteatr powiedział. No, ale sprawdźmy, bo nie wiem, czy zdążymy tak to. Nagram to, póki jesteś spanikowana. Co powiedziałaś przed chwilą? Dlaczego tu nikogo nie ma było? No właśnie, no bo to wymarłe miasto, no. Jest człowiek, chodź za nim. Są ludzie, jesteśmy bezpieczni. Co prawda nadal nie wiemy gdzie iść, ale idziemy za tłumem. Myślę, że kierunek chociaż... Kierunek chyba dobry. Ale nie ma wyjść oznaczonych nadal. Czekaj, czy to są na znaczkach? Nie ma wyjścia. Tu chyba, to w ogóle, tak? Nie, no co ty? No dobra, tu jeszcze są wszystko. Przechodźmy tu, gdzie są ludzie. A tu widziałem na filmie, że to był taki powiedzmy barek, stołek, jak to się mówi, aneks kuchenny, albo taki bar różny i tu się podawało jedzenie, były takie misy z jakimś tam, no nie wiem, makaronem załóżmy. A część tych budowli jest pozabezpieczona, pozadrutowana. Tak, to. Tak, i nie dokończy ich budowy. I kolejny, tutaj jakaś taka... Mojej mamie nagraj, bo właśnie patrzy te blaty. Inspiracji do kuchennych wnętrz. Bo tutaj też szukali, a nie znaleźli i w końcu każdego po troszku to dali. To jest dobry pomysł. Mi też się dużo różnych stylów podoba. No, mi też się podoba stylu. Rodzajów kafelków. No i tutaj mamy pierwsze odlewy gipsowe ciał. W takiej pozycji właśnie zastygnęli ludzie tutaj. I jakby przeczytałem, że te wnętrzności wszystko zgniły, natomiast została sama kopuła i z tych kopuł zrobili takie odlewy właśnie w postaci. No straszne. Przez taką tragedię możemy zobaczyć to, no bo nie zostały zburzone. No tak, tak. Później tylko cały czas było przykryte. A ciekawe, kiedy odkryli swoją drogą od tego. Pamiętałem, już nie pamiętam, ale nie tak bardzo dawno.
co jakiś czas wszędzie są studzienki i ja tak już mi się bardzo chce pić, że chętnie napełniłabym butelkę, ale Rafał mi mówi, że nie można pić, bo tutaj z tych studzienek pili ludzie i tu nikt nie żyje. No właśnie, i miasto jest opuszczone, tylko szerszenie takiej wielkości tutaj są i one piją sobie tą wodę, więc jak chcesz, to na swoje ryzyko. Przy wyjściu i przy wejściu jest kranik z napisem woda pitna. Tutaj nic nie ma, ja nie będę ryzykował. Trudno. Na końcu tej wielkiej drogi jedne małe drzwi, więc to wygląda chyba jak wyjście. O, odwróć się teraz, jaki widok! Wow! Niesamowite! Te drzewa w ogóle jak wyglądają. Tak. Te małe drzwiczki to nie są małe drzwiczki. I tak krzyknąłem, Ada, amfiteatr! Gdzie? Przed to. Tam. Jak byliśmy na tamtych schodach i Rafał śpiewał, to ja myślałam, że to jest amfiteatr. A to tak, jest amfiteatr. I jest duży, ogromny. Te drzewa też są ogromne. I pięknie pachnie. Tak, tymi kwiatkami. Tak. Ale wielkie. Jak człowiek sobie pomyśli, że to wszystko ma 2000 lat, powstało na początku naszej ery, to robi to wrażenie niesamowite, że 2000 lat temu byli zdolni do tego, żeby zbudować takie coś i... A my nadal wszyscy jesteśmy tacy durni. Ty słyszysz to? Wow. Okej. To teraz jestem tym gladiatorem. Tak, teraz jesteś gladiatorem, już nie jesteś śpiewakiem. Jest też wystawa, z której dowiedziałam się m.in., że Pink Floyd występowało w podziemiach amfiteatru. Ale głos tu się pięknie niesie. I są też nietoperze. Szybka zawrotka, spadamy stąd. Pełno nietoperze. W muzeum cały. Tu jeszcze przy samym wyjściu są odlewy ciał. Nie, to jest coś strasznego, naprawdę. Taka siła żywiołu. I wychodzimy na nowe Pompeje. Trafiliśmy do De Vivo. Pan właśnie przygotowuje nam kawkę, latte i zwyczajną kawę. A my w tym czasie zajadamy się lodami. Pan mi zaproponował bitą śmietanę, a tobie nie. Me. No dobra, a ja zagadałam wcześniej pana, jak się mówi czekolada po włosku, wszystko kapie. Ja już mam pamiątkę z Pompejów, smakowitą. Jest moja kapka. Są lody, przepyszne, najpyszniejsze na świecie czekoladowe lody, jakie jadłam. Przysięgam. Włoskie, prawdziwe, a Rafcia ma latte, przepiękne. Po prostu raj. Przyznam, że nie jestem fanką bitej śmietany, a ta mi bardzo, bardzo smakuje. Jest naprawdę taka prawdziwa, ja pyszna. Ja kremowa, jak jakiś mus. Jezu, jaka jestem szczęśliwa. I o radości. Wszystko, co kocham na jednym zdjęciu. Tam jeszcze ciastka w tle. A jak kochanie smakuje prawdziwa włoska kawa. Jeszcze nie próbowałam, z tego co widziałam na jakichś filmikach, teraz nie zrobić tego biegu, ale tak się zrobili. No glans. I nie zmarnuję ani kropelki. Nie pozwolę. O kurczę. A to ty masz, ona tak jak czekolada wygląda. Dodatkowa jeszcze. Wow. Siekiera? Tak mała filiżaneczka, a tak wielki, intensywny smak i aromat. To jest niesamowitego, naprawdę. No nic dla mnie z dobrej kawy, nie połączę z tego. Wyglądasz jak olbrzym, naprawdę. Spróbuj. Zupełnie nowy wymiar kawy. Mocna. Bardzo mocna, ale jednocześnie nie jest ani za kwaśna, ani za gorzka. Nie, tobie nie bardzo chyba. Po prostu podobno piłem. Aha. W hotelu. Okej. Okay. I Beverly Hotel. Taka też była dobra bardzo, z ekspresu. Świetna, bardzo mi smakuje. Oglądałam już film o zawieszonej kawie, ale o chłodzonej nie. Ja mam cappuccino. Też powinno ci smakować, też dobra. Pana podrywa mi tutaj. No. Nie, muszę się to zakręcić
I tutaj po raz pierwszy nie mieliśmy doliczonej opłaty za to, że siedzimy przy stoliczku, bo warto wspomnieć o tym, że takie opłaty są naliczane i przy dzisiejszej pizzy, która kosztowała nas 5 euro, taka opłata za stolik wyniosła po 2 euro od osoby. Czyli wydaliśmy drugą pizzę w sumie za to, że usiedliśmy tam, a gdybyśmy wzięli na wyniosek, i usiedli sobie na ławce. Tak. I większość osób właśnie zamawia sobie na wynos i chyba sobie na wieczór też jakąś weźmiemy. Ale no liczyliśmy się z tym, że właśnie to nie jest jakoś tak współmierne i wyliczalne co do kwoty, którą się wydaje, nie? Jakby się wydało 100 zł. No tak, no to już jest jakby część, jakiś tam ułamek tego, co się zostawia, nie? A, bo to nawet nie jest, że na piwek, tylko taka opłata za stolik, dodatkowo naliczana tak jakby z góry. I tak samo jak zamawialiśmy pizzę wczoraj, przedwczoraj, kiedy my przyjechaliśmy wczoraj, to też prawdopodobnie mieliśmy doliczoną i nie pomyśleliśmy o tym kompletnie. Ale warto było, widoczki fajne, przyjemne. Tak, tak, to dopiero jak się płaci na koniec. No jak tu na takim sprzęcie pracują, to ja się nie dziwię, że mega kawy, mega lody wychodzą. Jesteśmy w Pompejach cały czas. Myślę, że jeszcze na spacer się wybierzemy, bo naprawdę jest tak przyjemnie. A poza tym wydaje mi się, że jest trochę mniejsze i przez to takie spokojniejsze. Tak, tak, tak. Bardziej kameralnie na pewno. A Neapol to jest jakiś, nie wiem, dziki zapis. O tej porze dżungla. Żeby nie było, przyszliśmy tutaj specjalnie na drugą stronę wielkie ulicy, to zobaczyliśmy siusiaki. Wielkie lemoniady. To jest bardzo interesujące. To są małe siusiaki lemoniady. Ale napis Pompeji jest. Właśnie te lemoniady, chcieliśmy ich spróbować. I granite. Właśnie jestem ciekawa, czy to co do śniadania wypiliśmy, to była granita, czy coś innego. Przy tej kwocie kartą to nie za bardzo chyba. Pójdzie, nie pójdzie? Może? No właśnie, bo my mogliśmy od 10 euro tam płacić. Tak. Taka wieża nad nami. No może i tutaj mnóstwo pamiątek. W końcu się czuję jak na wakacjach, bo w Neapolu to się czułem, jakbym miał zaraz stracić głowę. Nie, tutaj, no bez przesady. No nie tak strasznie, ale jest chaos. Rzucało, no właśnie, nie, tam chaos totalny. A tutaj właśnie taki spokój. Piesek sobie leży, wypoczywa. Po dniu pracy cały McDonald's, o, ciekawe czy jakieś smaku mają coś innego. Ej, chodź zobaczymy. Zaraz do Maka, na kawę do Maka, super, Włochy odwiedzone. Serio? Tak. No tak. Ale tylko chcę zobaczyć, serio, nie bierzmy nic, no błagam cię. Sprawdzamy włoską ofertę McDonalda. Lesofioza tam jest, zobacz. Są te takie krokieciki jak w Hiszpanii. Porto. Nie, w Hiszpanii, w Portugalii jedliśmy chyba. To było spoko. Rozsądek wygrał, to się często nie zdarza. Nie, no bo wychodzimy dalej jakby było coś specyficznego. Tak, tak. Na przykład w Porto była zupa w McDonaldzie. Tak, McDonalda zupa, no to trzeba zjeść. Tutaj nic nie wypatrzyliśmy na szczęście. Podziwiamy oczywiście pamiątki, Rowcy tu sobie już wyhaczył jakąś łuczniczkę dzielną. Zobaczcie tutaj, stragany, a nad straganami przepiękny, może to jest jakiś zabytkowy kościół. Coś i pięknego. W Pompejach były rzeźby z gołymi trąbami, a tutaj też z trąbami. Proszę, jedyny. Ale już innymi troszeczkę. A, to jest za to jedna wielka trąba. A tam jest deptak, którym przed chwilą przyszliśmy. Ja zapomniałem w Pompejach powiedzieć, że Pompeje też słynęły właśnie z tych orgii seksualnych takich wielkich, dlatego są te rzeźby z takimi siuszekami na wierzchu. Wow, jaki tu plac jest. Kurczę, szkoda, że nam aparat padł, bo tutaj pewnie... Ten obraz będzie taki rozmyty nieco, ale widoki są piękne, naprawdę. Nie spodziewałam się, że... Znaczy nie wiedziałam, że coś tu w ogóle jest tak naprawdę. Nawet dorównują tym starszym. Jejku, jejku, jejku. Ileż odkrywamy w ogóle nowych miejsc. O, grają sobie piłę. W takim miejscu pięknym. Czad. Dotarliśmy na dworzec, inny niż ten, na który przyjechaliśmy, bo wyszliśmy też z drugiej strony tej części muzealnej, zabytkowej Pompejów, więc teraz wsiadamy sobie tutaj i wracamy do Neapolu. Jak się nie mówi Pompejów, to robimy to wybaczcie, to przepraszam. A, tak, tak, bo my nadal nie wiemy, jak to się odmienia, nie sprawdziliśmy, zaraz trzeba, bo ja na wakacjach jestem, wiecie. Nie sprawdziłam. Okej, okay, już widzę coś na Salerno. 21.06, pierwszy. Co ja mówię? Nie, my to na ful, ja już do Salerno jadę. I aprivi parente. Czekaj, aprivi co ty dala? A ja mówiłem, że to jest Santorno. Tak, ty mi wmawiałeś jeszcze tak, że na pewno. Santorino? Jeszcze jakoś inaczej mówiłeś. Ty, aprivi czy parente? Na. Do przyjazdy, arrivi.
Arrivi, tak. Chciałam tak uprzedzić, żebyście nie trafiliście na specjalistów jakichś specjalnych od Włochów i w ogóle. Ale myślę, że już pewnie specjaliści to jesteśmy, tak, racja. Myślę, że już się wszyscy skapnęli. Trochę za późno uprzedziłam. No i jak już tacy internetowi jesteśmy, bo się właśnie podłączyłam, bo tak to mi baterii nie starczyło, a nie wzięłam powerbanka i sprawdziłam i można mówić i Pompejów, i Pompeji. O, i właśnie Pompeji, jak widać. Tutaj też tak odmienili. I żeby nikogo nie zabiła selfie stickiem. Na koniec vloga sprawdzone i potwierdzone. Uciekamy do Neapolu. Ale jeszcze się nie żegnamy w sumie, bo jeszcze będzie pizza i winko włoskie. Czy zrobimy to już prywatą naszą, taką nielegalną? Nie, no podzielimy się. Nie, no dobra, podzielimy się. Gdzie prywatą? No wszystko wiecie. Zjedzcie z nami. Szczególnie, że ta prywata to wiem jak będzie wyglądać, że Rafał się rozwali, rzuci skarpetki w kąt. Poza kadrem powiedziałem, że miałem nadzieję, że wywalę brzuch. Wywalę skarpety gdzieś na podłogę. A tak do vloga, to się chłopak postara. Balkon otworzy. Na balkonie patrzę tak, pizzą i winem. Do tego vlogowanie codzienne jest cudowne, bo się facet stara. Jak nie dla mnie, to dla innych kobiet, które oglądają. A ja się łudzę. Chodzi, muszę nosić koszulę. Straszne. Nie lubię. A ładnie ci w tej. A wolę bez niż. Ładniej bez. Napoli, Napoli. Tu.